Cześć, tu Asia. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na pyszny, mój ulubiony smak dzieciństwa, sernik wiedeński, czyli taki bez spodu, tradycyjny, na serze śmietankowym. To jest jeden z kluczowych czynników, które zapewnią nam sukces. Z masłem, nie margaryną, z prawdziwą wanilią, chociaż moja mama zawsze używała cukru wanilinowego i też był pyszny. I co? W sumie to wszystko, tylko cukier i mąka ziemniaczana i gotowy. Także zobaczcie, jak łatwo się go przygotowuje. Wszystkie składniki macie podane na dole. A jeżeli będą jakieś wątpliwości, to ja chętnie je rozwieję. Pieczemy w niskiej temperaturze, to też jest gwarantem sukcesu. Nieco dłużej, ale w niższej temperaturze. I wówczas też aż tak bardzo nie opada, ale musimy pamiętać, że ten typ sernika tak ma. Trochę opadnie, on ma taki być, nie ma być super puszysty. Ma być bardziej zbity. O to w nim chodzi, tak jest najlepszy.